Lecimy, chodźcie, chodzimy. Dawajcie, idziemy szybko. Ej, chodźcie. Chodźcie. Nie tak poszli. Dobra gitarka. No, z Hiszpanii. Mhm. Wiesz co, Monia? Dopiero grudzień. A ja już tęsknię za wakacjami. Mam dość siedzenia w tym mukowie plackiem. Ciągle tylko szkoła, dom, dom, szkoła. Nie przesadzaj. W każdą niedzielę jeździsz na warsztaty teatralne do Warszawy. Monia, daj spokój. Do Warszawy? Co to za podróż? Niestety, w drugiej klasie liceum musisz się uczyć, a nie włóczyć. Mhm. Żeby tak przeskoczyć tych kilka miesięcy i znaleźć się gdzieś na końcu czerwca. Wyjazd z rodzinką na żagle. Nad Białym ze znajomymi. Do ciotki, do Zakopca. No i pielgrzymka. A właśnie, w tym roku już cię nie odpuszczę. Musisz iść z nami. Oczywiście jako muzyczna. Zeszła pielgrzymka była super. Ale muzycznych zawsze brakuje. Nie wiem, będę już po maturze. Muszę jechać do Niemiec na język. Das Lernen der Fremdsprachen ist eine wichtige Sache. W te ferie też tam jadę. Gdzie tu sprawiedliwość? Ty możesz się uczyć i włóczyć. A ja? To mamo, wrócę później, bo po szkole mam próbę z Holi. Ewa, nie przejmuj się tak tym swoim domem. Łatwo ci mówić. Nie przesadzaj. Jest tyle rzeczy, którymi mogłabyś się zająć. Życie jest takie cudowne. Nie dla mnie. A ja mogłabym mieć 5 żyć. Mogłabym wtedy zrealizować wszystkie swoje marzenia.
Zwiedziłabym wszystkie kontynenty. Mogłabym zjeżdżać na nartach w Alpach. Zostać aktorką, śpiewać, tańczyć. A ja nie chciałabym ani jednego życia. Nie rozumiem cię. Przecież widzę. Ewa, czekaj! Ewa! Uwaga, a teraz gracie gotujące się mleko. Uważajcie, to właśnie przyjeżdża i w tej chwili temperatura rośnie. Dzięki, nie wziąłem komórki ze sobą. Dzięki, Jacek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże Jacku. No dobra, drogi wujku. Jak już pewnie wiesz od mamy, wylądowałam w szpitalu i to w Warszawie, bo dostałam ataku wyrostka na warsztatach. Trzeba mieć szczęście. Chyba wszystko dobrze się skończyło. Wyrostka już nie mam, ale podobno to taki wyjątkowo mało potrzebny element naszych wnętrzności, więc mi go nie żal. Nie zdarza mi się pisać listów. Wystarczają mi SMS-y. A tutaj dzień jest taki długi. Jest czas na pisanie. Ale do rzeczy. Skąd ten pomysł na list? Otóż spotkałam tu siostrę Szarytkę, siostrę Zofię. Pracuję na tym oddziale jako pielęgniarka. Bardzo o mnie dba. Czasem udaje nam się chwilę pogadać, a od czego byśmy nie zaczęły, i tak kończy się na bożych tematach. Jestem pewna, że kiedyś widziałam takie siostry w twoim kościele na krakowskim przedmieściu. Te, takie niebieskie. Jak wiesz coś o nich, to napisz mi krótko. Jak przyjadę na zdjęcie szwów, to zaskoczę ją swoją wiedzą. Mama dziś będzie, to zawiezie ci mój list i resztę opowie. Czekam niecierpliwie na odpowiedź. Anka. PS. Będę w domu najpóźniej za 2 dni, to znaczy w piątek.